Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich, no, którzy zasłużyli na to. Z sytuacji trudnej dobrze wyszliśmy. Myślę, że dzisiaj każdy samorządowiec dokładnie w ten sposób podsumowuje rok 2019. Zostaliśmy jako samorządy zaskoczeni w trakcie trwania roku budżetowego pewnymi działaniami, które spowodowały, że zmniejszyły się zdecydowanie wpływy. Przypomnijmy, że podatek dochodowy zmniejszył się z 18 do 17%, na szczęście dopiero od października, że wcześniej zwolniono osoby do 26 roku życia z płacenia podatku dochodowego. My to wszystko popieramy, tylko po prostu oczekiwaliśmy rekompensaty od rządu, zwłaszcza, że nie mogliśmy tych strat zaplanować. Już trzeba było w poprzednim roku dużo cięć różnych robić, zwłaszcza, że mieliśmy naprawdę potężne inwestycje. Mówię o rozdziale kanalizacji deszczowej sanitarnej, mówię o rewitalizacji, o rozpoczętym już węźle, gdzie przy takich inwestycjach właściwie co chwilę coś nas zaskakuje i musimy znajdować pieniądze, bo trzeba coś dodatkowego zrobić. Takie zaskoczenia są bardzo przykre dla samorządu. Tworzy się pytanie natychmiast, no dobrze, no to skąd mamy te 200 tysięcy brać? Więc takie tworzenie budżetu, kiedy w trakcie robi się zmiany, jest rzeczywiście bardzo trudne, jego realizacja. A zatem trzeba było wprowadzać cięcia, no daliśmy radę. 20 rok będzie niełatwiejszy, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy.